Historyczne East River Derby odbędą się 17 czerwca o godzinie 19.30, 1.30 czasu polskiego. Mecz ten kreowany jest jako starcie dwóch gigantów hiszpańskiej piłki, Raula, New York Cosmos i Davida V, NYCFC. Obaj są dla swoich zespołów jak tlen i w głównej mierze od ich postawy będzie zależał wynik tego meczu. David Villa rozegrał w tym sezonie 12 spotkań, spędzając na boisku 959 minut. W tym czasie zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. Z kolei Raul, grający w Kosmos na pozycji ofensywnego pomocnika, zagrał w 10 meczach. Przez 831 minut trafił do siatki 4-krotnie, nie notując przy tym żadnej asysty. Statystycznie obaj strzelcy wypadają podobnie, jednak sytuacja w tabelach różni się diametralnie. The Moss wygrali rundę wiosenną North American Soccer League i są na dobrej drodze po 7 triumf w tych rozgrywkach. Tymczasem podopieczni Jasona Kreisa zajmują po 14 kolejkach MLS ostatnią 20 pozycję i z tygodnia na tydzień ich szanse na playoffs maleją. Kolejnym czynnikiem podsycającym atmosferę jest fakt, że to New York Cosmos od 2011 roku próbowali dołączyć do MLS. W przeciągu kilku lat władzom legendarnego klubu nie udało się wybudować własnego stadionu i osiągnąć odpowiedniego budżetu. W maju 2013 Major League Soccer ogłosiło, że 20 drużyną będzie właśnie New York City Football Club. Na stadionie nowojorskich Yankeesów z pewnością emocji zabraknie, zarówno pod względem oprawy meczu, jak i pod względem czysto piłkarskim. Kto z tego starcia wyjdzie z tarczą, a kto na tarczę? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nam jutrzejsza noc. Kasiu, proszę twój typ na ten mecz. 2-1 dla New York City z bramką Davida V. A ty, Karol, jak obstawiasz? Ja myślę, że New York City, która ostatnio jest w gazie, wygrana z Philadelphia Union i z Montreal Impact. Myślę, że tutaj uważa się tą ligę MLS troszkę wyżej nad NASL, ale ja uważam, że Kosmos będzie trudnym przeciwnikiem dla New York City FC, jednak dalej stawiam na zwycięstwo drużyny Davida V w podobnym stylu jak Kasia, 2-1, i myślę, że jedną z tych bramek na pewno to będzie David Villa. Ja tutaj jeszcze, odnosząc się do samej zapowiedzi, powiedziałem, że troszeczkę lepiej może teraz statystycznie wypada David Villa, ale posłużę się tutaj złotą sentencją Ryszarda Tarasiewicza sprzed kilku miesięcy. Statystyki są jak miniówki, pokazują wiele, ale nie to, co jest najważniejsze, więc myślę, że ta sentencja idealnie pasuje do tej sytuacji. A propos tego meczu, ja stawiam na wykwintną ponadczasową operetkę z wybitnym reżyserem, która pokona w tym starciu wysoko budżetowe kino, czyli NYCFC, i stawiam na Kosmos w stosunku 2-1. Mam nadzieję, że Raul pokaże, że jest wybitnym reżyserem.